Kolega też ma pochodzenie ze Świża, mieszka w Gierałtowie. No ja też pochodzę z Gierałtowa, ale obecnie mieszkam w Bolesławcu. Moi dziadkowie i pradziadkowie pochodzą z Chlebowic Świskich. No dziadek tam został zamordowany w Chlebowicach. No i odnalazłem mogiłę pradziadka tego Mikołaja Słabickiego, który zmarł w 1933 roku. On tam astmę miał, cholerę i tak dalej. O zapalenie. Znaczy tutaj jest... Mogiła jest, pomnik z piękną figurą. No ja będę mszę świętą odprawiał w niedzielę o godzinie 11 w intencji jego rodziny i zmarły z jego rodziny, a Boże Narodzenie będziemy odprawiali w intencji rodziny pana Krzyzia Stefana. Też w Świrzu, taka była ta prośba ofiarodawców, że właśnie w kościele w Świrskich Krybowicach odprawić na miejscu tych okoliczności, tych miejsc, które rodzina odwiedzała, chodziła, powietrzem oddychała. Także to już się z twojej strony chcę tutaj skończyć tą myśl, którą rozpocząłem. Byliśmy tu z panem burmistrzem w maju, nie wiem, księża pamiętam. Ja pamiętam, tak. W maju byliśmy na tym cmentarzu, tam nas zaprowadzili tutaj administracyjni właściciele tych ziem. Pokazali nam las, zwróciliśmy uwagę na ten pomnik Waleriana Czajkowskiego, bo on jest taki, stoi donośnie, taki zdrowy, jakby dopiero co został postawiony. No i oczywiście tutaj tych Pileckich, tą kaplicę. I to można powiedzieć, że to tyle, żeśmy założyli, bo to wszystko tak zarośnięte i tak. I tak jak wspomniałem, pan burmistrz podjął taką decyzję, że tutaj przyjedziemy, będziemy porządkować. Zaczęliśmy porządkować, tutaj jest początku. Przodu. No to co żeście widzieli, bo tego co żeście nie widzieli, bo jest tam dalej, gdzie żeśmy zrobili też taką polanę, nie taką dużą, ale też wyszła powiedzmy z 25 na 20 metrów. Ta pierwsza część, żeśmy tam zaczęli, to były już duże drzewa, tam to naprawdę już takie zostały tam wsięte, bo to już praktycznie można powiedzieć, że las. Tam dalej to takie krzaki są, że to dopiero z początkiem lasu, ale już było tak zarośnięte, że ciemność. Nie było widać. I myśmy tam poszli w głąb i zaczynamy odkrywać piękne pomniki, płaskorzeźby, rzeźby. To myśmy tutaj tak stwierdzili, że zakańczamy tą pierwszą część i przenosimy się tam, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że nie damy rady tego przerobić, nie? A warto tam odsłonić, żeby zaakcentować. Tak. I tam właśnie w dalszej części tej bliżej tego cmentarza ukraińskiego odkryliśmy tam wspaniałe tego. Każdy z nas tam znalazł przodka, że tak powiem, pochowanego. Ja osobiście, tak jak tutaj Piotrek wspomniał, pradziadka, Kazik też, Krzysiek też. Jest to dla nas było wzruszenie, bo tutaj widać ten ślad polskiej historii, nie? Że tutaj ta polskość trwała od iluś lat, nie tak jak my tam teraz jesteśmy, że tam przyjechaliśmy po wojnie, Niemcy stamtąd wyjechali i my tam zaczynamy polskość jakby od początku, nie? Także no tutaj doznaliśmy takich wzruszeń pozytywnych i jesteśmy zmotywowani, żeby to dzieło kontynuować. Także tutaj jak wrócimy, panu burmistrzowi wszystko przekażemy, że widzimy, że to trzeba. Dziękujemy wam, i nie tylko tutaj na drodze takiej właśnie sprzątania cmentarza, ale będziemy właśnie chcieli też młodzież przywieźć. Jeszcze osoby dorosłe, które pamiętają, chociaż już są wiekowe, nie? Co prawda boimy się o nich, bo zdajemy sobie sprawę, że może fizycznie wytrzymają, ale oni jak tu przyjadą, to będą takie silne wzruszenia, że mogą nawet nie wytrzymać, nie? Bo to naprawdę dla nich byłoby coś pięknego, nie? Będziemy chcieli młodzież robić taką, choćby tą naszą młodzież przywieźć tutaj, pokazać jak tutaj jest, żeby nie narzekali jak tam mają, nie? U nas, nie? Nawet spróbujcie zastanowić się nad taką sytuacją, że może na przykład zaproponować młodzieży taki tygodniowy wyjazd i na przykład zrobić ze 2-3 pokazowe lekcje historii czy geografii w szkołach, na przykład we Lwowie, czy w szkole w Bóbrce, czy w szkole w Przemyślanach, żeby usiadła sobie w auli, rozumiesz, większej takiej z młodzieżą, na przykład rówieśniczą,
z naszych rejonów i na przykład wymienili się poglądami, pewnymi spojrzeniami na historię, na takie rzeczy. To też może być ciekawa historia. Nie, oczywiście to ciekawa taka rzecz, w terenie historia to jest najlepsza nauka, nie? Trzeba było tutaj przygotować tą młodzież, żeby po prostu nie, to umiały być, rozmawiać. To może być pewna forma jakiegoś nagrody na przykład dla wybitniejszych historycznie rozwijających się z kółka historycznego czy geograficznego w szkole, nie? Tam 10 z tej szkoły, tam 10 z drugiej szkoły i 5 z innej szkoły. I taka grupka do buza by się zmieściła. Tak, tak, tylko mi chodzi o to, żeby te poglądy na tutejszej młodzieży i tej naszej młodzieży. Niech się ścierają, niech się ścierają, żeby to nie się wymieniają, takie, no bardzo. Na pewno tu jest, przede wszystkim jest podejście do historii jest takie, na przykład wielkim tutejszym przedstawicielem i bohaterem narodowym jest na pewno Bohdan Chmielnicki.